okresie jesienno-zimowym pojawia się zawsze temat smogu, z tego względu, że niestety wśród 50 najbardziej zasmożonych miast na świecie, ponad 30 to są miasta w Polsce. I już nie tylko Kraków, ale także Warszawa, co widzimy w tym sezonie, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, a także mniejsze miejscowości uzależnione od energetyki węglowej, od transportu wysokoemisyjnego, także w nich widać smog i staje się to problem społeczny. Zbliżają się wybory samorządowe i należy się spodziewać, że każda partia będzie chciała odnieść się jakoś do tej sprawy. I pomijając polityczne bicie piany, widać pewne realne działania po stronie spółek, które wyścigują się na rozwiązania na rzecz walki ze smogiem. Taka konkurencja między nimi jest bardzo pożądana. Pokazuje, że nie chodzi tylko o modę, ale o realne działania. I można tutaj oczywiście wymienić pewne programy obniżania emisji wprowadzone przez Tauron, czy też nawet konkurs, który ogłosił niedawno PGNiG, polegający na tym, że szkoły czy gminy będą mogły wziąć udział w kampanii edukacyjnej, a w jej ramach będzie można wygrać określone nagrody i nie chodzi tutaj o jakieś nagrody pieniężne, ale konkretne projekty, na przykład sale lekcyjne do przyrody dla szkół. Dlatego warto wziąć udział w takim konkursie. Być może jest to forma mecenatu, taka działalność nie stricte rynkowa tych spółek, ale ma się skończyć lepszym stanem powietrza w każdym mieście i to jest szczytny cel, któremu warto poświęcić część kampanii, ale nie tylko z tego powodu, bo walka ze smogiem to także szansa na oszczędności, na większy zysk. Zastępowanie źródeł węglowych, na przykład gazem, ciepłem systemowym, to jest szansa na rozwój polskiego sektora gazowego i szansa dla tych spółek na zarobek, na zwiększenie udziałów na rynku, więc mamy tutaj połączenie pożądanej działalności społecznej z pewnym wyrachowaniem, kalkulacją ekonomiczną, która także jest potrzebna w spółkach Skarbu Państwa.